Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dziś pokażę Wam rewelacyjny zestaw od firmy Mattel. Jest to Barbie tęczowe włosy przeznaczone dla dzieci od 5 roku życia. W zestawie znajdziemy lalkę Barbie, specjalną prostownicę, szczotkę do włosów, preparat do koloryzacji, dwie gumki do włosów i trzy spineczki. W mojej innej recenzji pokażę Wam również zestaw z lalką afroamerykanką. Barbie bardzo długo zapuszczała swoje piękne, platynowe włosy, ale dziś postanowiła coś zmienić. Wybrała się więc do fryzjera i tutaj, jak widzicie, mamy cały zestaw akcesoriów, które pomogą nam zmienić wizerunek naszej lalki. Barbie sobie wygodnie posiedzi, a ja w tym czasie rozczeszę jej włosy za pomocą niebieskiej szczotki dołączonej do zestawu. Włosy są już rozczesane, dlatego teraz możemy zająć się farbowaniem. Aby pofarbować włosy Barbie, potrzebować będziemy prostownicy oraz preparatu, który umożliwi nam koloryzację. Oczywiście Barbie nie zdecydowała się na żaden konkretny kolor, dlatego na jej włosach pojawi się piękna tęcza. Zanim rozpoczniemy zabawę, musimy dostać się do naszego kolorowego kadridża. Zdejmujemy folię ochronną. A teraz otwieramy plastikowe pudełeczko i wyjmujemy kolorową zawartość. Teraz z prostownicy wyjmujemy ochronną tekturkę, a na jej miejsce wsuwamy kadridż. Na kadridżu znajdują się dwie końcówki. Jedna z nich jest wypukła i ta właśnie znajdować się będzie na zewnątrz. Natomiast końcówkę drugą wsuwamy do prostownicy. Kiedy upewnimy się, że jest dobrze zamontowana, możemy przejść do kolorowania włosów. Przed farbowaniem musimy rozczesać włosy lalki. Ja zrobiłam to przed chwilą, dlatego teraz pozostaje mi wybrać pasemko włosów, które będę chciała pofarbować. Musimy pamiętać, aby pasemko było nieco szersze od kolorowych wypustek. Pasemko wybrane. Teraz przyłożę prostownicę i przejadę nią po włosach. Jak widzicie, efekt widoczny jest od razu. Włosy są delikatnie pofarbowane na różne kolory i ten sam zabieg powtórzę z drugiej strony głowy. Wybieram pasemko. A następnie przykładam prostownicę. Mocno ją dociskam. I zsuwam w dół. Im mocniej przyciśniecie, tym efekt będzie bardziej widoczny. Włosy już teraz prezentują się świetnie, ale Barbie ma ochotę również na jakąś dodatkową fryzurę czy też upięcie. Ja wykonam warkoczyk z przodu, a następnie ozdobię go jedną ze spineczek. Do upięcia posłuży mi niebieska spineczka. Z drugiej strony wepnę nieco bardziej zdobną spinkę w kolorze fioletowym. Mamy tutaj diamenciki i perełki, które pięknie pasować będą do kolorowych pasemek na włosach lalki. Jak widzicie, Barbie w tęczowych włosach prezentuje się naprawdę rewelacyjnie.
Pasują one doskonale do jej kreacji. Na twarzy zobaczyć możecie delikatny różowy makijaż. Na uszach ma ona różowe kolczyki w kształcie kółek. Natomiast sukienka prezentuje nam się w dwóch częściach. U góry mamy część różową w takim neonowym odcieniu. Wykończona jest ona siateczką, a także ozdobiona brokatem. Na wysokości talii mamy czarną tasiemkę, natomiast poniżej ołówkową spódnicę w wielu kolorach i geometrycznych wzorach. Nie można też zapomnieć o niebieskiej bransoletce na prawym nadgarstku. Do tego stroju Barbie wybrała czarne sandałki. Jestem pewna, że zestaw do stylizacji Barbie tęczowe włosy spodoba się każdej dziewczynce. W zestawie znajdziemy piękną lalkę, którą będziecie mogły czesać na różne sposoby, a dodatkowo jej piękne platynowe włosy ozdobić możecie tęczowymi pasemkami. Farbowanie jest bardzo łatwe, przyjemne, a oczywiście jeżeli chcecie pozbyć się pasemek, wystarczy umyć włosy lalki. Wtedy zabawa zacznie się od nowa. Dodatkowo w zestawie znajdziemy także elementy do dekoracji i do tworzenia fryzur, gumeczki i spineczki, dzięki czemu włosy nabiorą jeszcze innego wymiaru i wyglądu. Włosy możecie pielęgnować za pomocą szczotki, no i po prostu cieszyć się piękną lalką. No niestety jest ona dosyć sztywna, ale na szczęście potrafi samodzielnie siedzieć, dzięki czemu ułatwi Wam to stylizowanie włosów. Zestaw bardzo mi się podoba, dlatego oceniam go na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat tego zestawu oraz do oglądania moich pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne zestawy z lalką Barbie. Do zobaczenia!